Ukraińscy urzędnicy fałszowali wyniki badań ukraińskich produktów rolnych. Wydawali świadectwa fitosanitarne za łapówki. A polscy importerzy sprowadzali tą skażoną żywność kosztem naszego zdrowia. 1,5 miliona złotych kary nałożyła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na polskiego importera, który wprowadził na polski rynek zboże techniczne z Ukrainy. My oczywiście tą żywność konsumowaliśmy ze smakiem. Jak wynika z przygotowanego przez rzeszowską prokuraturę aktu oskarżenia, z Ukrainy trafiło do polskich młynów 100 ton pszenicy technicznej. Więc jak tu się później dziwić wzrostowi chorób nowotworowych? Na krawędzi. Subskrybuj, udostępniaj, oglądaj. Zacznijmy od tego, że nie wszystkie produkty z Ukrainy są zanieczyszczone, pełne pestycydów i w ogóle szkodliwe dla naszego zdrowia. Dlaczego? Bo nie wszystkie są odpowiednio przebadane. Wiem, że niedobre jest o tym mówić. Mądrzejsze jest nie wspomnieć o tym, bo to wcale nie jest podobne. Wcale nie jest podobne. Ale tak się składa, że ja się nazywam Łukasz Podstawka, a wy jesteście na kanale Na Krawędzi, gdzie jak zawsze poruszam tematy, o których właśnie lepiej nie mówić. Nie od dzisiaj wiadomo, że Ukraina jest krajem kultywującym swoje zwyczaje i tradycje. I właśnie z tego powodu dalej na topie jest u nich Bandera, Szuchewycz i cała reszta degeneratów społecznych. Baćko nasz Bandera! A kolejną mocno zakorzenioną ukraińską tradycją jest wszechobecna korupcja, w zasadzie na każdym szczeblu społecznym. Od policjantów, którym trzeba wręczyć łapówki, żeby uniknąć kłopotów, aż po urzędników czy polityków, którzy robią interesy choćby na towarach i sprzęcie wojskowym, otrzymanym w formie czy to pomocy humanitarnej, czy militarnej, między innymi właśnie od nas z Polski. A jak już mówimy o korupcji na Ukrainie, to niedawno wyszła na jaw kolejna wielka afera korupcyjna wśród ukraińskich urzędników odpowiedzialnych właśnie za bezpieczeństwo żywności. Wyobraźcie sobie, że ukraiński odpowiednik naszego głównego inspektoratu sanitarnego rozkręcił proceder polegający na przyjmowaniu łapówek w zamian za wystawienie nieprawdziwych świadectw fitosanitarnych dla produktów rolnych przeznaczonych na eksport i import oraz do sporządzania świadectw kontroli wyników niezbędnych do eksportu jęczmienia i kukurydzy. Jak się okazało, w rzeczywistości była to zorganizowana grupa przestępcza, która na swoim procederze zarabiała nawet po 160 tysięcy dolarów miesięcznie. No i okazało się, że w końcu wpadli ze swoją działalnością i ukraińskie służby zrobiły nalot na siedzibę ichnego sanepidu. No tak to jest, jak z zachłanności nie chcieli podzielić się zyskami. Skonfiskowali ponad 100 tysięcy dolarów i 500 tysięcy hrywien pochodzących właśnie z nielegalnej działalności. 8 samochodów klasy premium, a nawet znaleźli zeszyty z wykazem podziału kwot między członkami gangu oraz sprzęt komputerowy, które posłużą jako dowód w postępowaniu przygotowawczym. Czyli skorumpowane urzędnicze mędy z Ukrainy za pieniądze wystawiały świadectwa mające gwarantować, że dane produkty spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa i są wolne od zanieczyszczeń, co pozwoliło na wprowadzenie do obrotu żywności mogącej zawierać niedozwolone substancje czy środki ochrony roślin. Również tych, które są niedozwolone od kilkudziesięciu lat na terenie Unii Europejskiej. A ta żywność później trafiała do naszych domów. Dzisiaj już wiemy m.in. dzięki raportom NIK-u, że jeśli chodzi o kontrolę i badania żywności, która trafiała do nas z Ukrainy, ale nie tylko, bo też również z innych krajów, to Główny Inspektorat Sanitarny nie stanął na wysokości zadania. I to głównie z powodu niewystarczającej ilości personelu. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby wyszło na to, że nasz sanepid, dopuszczając produkty rolne z Ukrainy, opierał się na świadectwach wystawionych właśnie przez skorumpowanych ukraińskich urzędników, którzy od początku konfliktu na Ukrainie zarobili miliony dolarów właśnie na swoim procederze. A to świadczy o całkowitym braku etyki i honoru wśród urzędników państwowych, o co ich nawet nie podejrzewałem. A później się dowiadujemy, że pieczywo, które jedliśmy przez ostatnie lata, pochodziło z ukraińskich płodów rolnych, które zupełnie nie nadawało się do konsumpcji, a które mogło być przyczyną powstawania wielu chorób nowotworowych u naszych obywateli. Ta sprawa ewidentnie pokazuje, że powinniśmy mieć w dalszym ciągu ograniczone zaufanie do ukraińskich produktów, ale dalej pozostaje problem z ich identyfikacją, ponieważ wystarczy, że ukraińskie zboże zostanie przetworzone w Polsce przez polskie firmy, na przykład na pyszny polski chlebek, i już może być oznaczony jako produkt z Polski z kodem kreskowym 590. Przyszłość z nadzieją i zakoduj sobie kod 590.
Ale musimy również pamiętać, że nie tylko Ukraińcy zwęszyli interes na wprowadzaniu do obrotu szkodliwego gówna i zarabianiu kosztem naszego zdrowia. Bo tak się składa, że wiele polskich marek celowo wprowadzało szajs z Ukrainy, bo oczywiście był tańszy. I sprzedawali nam te pyszne polskie wypieki ze zboża technicznego. Oczywiście nie wszystkie polskie firmy celowo truły nas dla zysku. Zapewne większość tego nie robiła. Ale niestety trafiały się szumowiny, które dla własnego zysku nie liczyły się z naszym zdrowiem. A część z nich mogliśmy poznać zapewne na tej nieoficjalnej liście amatorów ukraińskiego zboża. W każdym razie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nałożyła aż 1,5 miliona złotych kary na polskiego importera, który wprowadził na polski rynek jako produkty konsumpcyjne tak zwany rzepak techniczny i pszenicę paszową z Ukrainy, o czym poinformował na konferencji prasowej główny inspektor Przemysław Rzodkiewicz. Nałożona na importera kara w wysokości ponad 1,5 miliona złotych jest najwyższą karą za takie fałszerstwo w historii. Niestety informacje na temat tej firmy nie zostały podane. Podali tylko, że ukarana firma pochodzi z województwa lubelskiego, a sprowadzony towar sprzedawała 6 kontrahentów jako właśnie produkty konsumpcyjne. Ale działalność tej firmy nie ograniczała się jedynie do importowania produktów rolnych wątpliwej jakości, ale również zajmowali się fałszowaniem dokumentów. Z przedstawionych informacji wynika, że służby zakwestionowały 3882 tony rzepaku oraz 7670 ton pszenicy. W pierwszym przypadku importer sfałszował przeznaczenie z technicznego na konsumpcyjne oraz kraj pochodzenia z Ukrainy na Polskę. A w przypadku pszenicy chodziło o zmianę przeznaczenia z paszowej na konsumpcyjną i również o zmianę kraju pochodzenia. Oczywiście wiemy, że nie ma takiego pojęcia jak zboże techniczne i zostało ono sztucznie wprowadzone jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie po to, żeby ominąć kontrolę przy przekraczaniu polskiej granicy. Bo przecież to zboże nigdy nie miało trafić do naszych żołądków. A stało się inaczej. I nie tylko potraktowali nas jak zwykłe świnie, wprowadzając do naszej żywności zboże przeznaczone na paszę, bo zboże, które określone było mianem zboża technicznego, nie nadawało się nawet właśnie dla świń, a my to jedliśmy. Oto zapewne nie jedyny importer, który działał w ten sposób, ale my wiemy, jak działają nasze służby. Oszukani zostali kontrahenci z województw pomorskiego i lubelskiego, poinformowała wojewódzka inspektor Agnieszka Jarosińska. Zapewniła również, że zakwestionowanych produktów nie ma już na rynku, podkreślając, że nie stanowiły one zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Skoro pani inspektor mówi, że zboże, które żeby przekroczyć naszą granicę trzeba było nazwać zbożem technicznym, co mało kojarzy mi się z pożywieniem, nie stanowi dla nas zagrożenia, to ja jej wierzę. Jeśli przekroczona zawartość pestycydów, które właśnie z powodu zagrożenia dla zdrowia zostały wycofane z Unii Europejskiej, pleśń, transport w starych wagonach kolejowych i kto wie co jeszcze, według tej pani to nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, to jestem ciekaw, co musi trafić do naszych domów, żeby można było to uznać za szkodliwe. Czyżby zboże wymieszane z azbestem? Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie, no i co, widzimy się w kolejnych materiałach. Adie!